Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marek Wójcik, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Platformy Obywatelskiej, która w końcu jest w czymś lepsza od PiS. Tak? W wielu rzeczach jesteśmy lepsi od PiS. No wiadomo, tylko kilkanaście milionów Polaków jeszcze w to nie wierzy. Ojej, wierzyli przez lata, myślę, że przekonają się, co oznaczają rządy PiS-u. Wierzyli przez lata, nie uwierzyli przez rok i znowu będą wierzyć wkrótce. To zaraz zobaczymy, o czym pan mówi. W przeciwieństwie do PiS, o czym mówię właśnie, macie w końcu kandydata na prezydenta Katowic. To ja panu powiem jeszcze, że w przeciwieństwie do innych miast w kraju, w Katowicach, nawet w 2015 roku, to Platforma Obywatelska wygrała wybory i była lepsza od PiS-u. A to jakie to wybory? W 2015 wybory parlamentarne, wybory do Sejmu. No tak, ale ja mówię o samorządowych. Wybory samorządowe też zdarzało nam się wygrać do Rady Miasta i pokonać nawet w tym komitet Piotra Uszoka. Kiedy to było, panie pośle? Pan to jeszcze pamięta? Nie tak dawno, 2010. W piątek katowicka Platforma jednoznacznie, jednogłośnie wskazała, że jej kandydatem jesienią, kandydatem na prezydenta Katowic ma być Jarosław Makowski. Pan też na niego głosował? Mnie nie było wtedy na zebraniu. Miałem inne wcześniejsze zobowiązania. A to dlatego Platforma się chwali, że jednogłośnie wybrała Jarosława Makowskiego? To znaczy, ja od dłuższego czasu mówię o tym, że to Jarosław Makowski ma największe szanse na to, że zostanie naszym kandydatem. Natomiast czyli pan popiera tę kandydaturę? To jest początek pewnej drogi, dlatego że czeka nas jeszcze uchwała zarządu regionu, później zatwierdzenie tych wszystkich list ze strony zarządu krajowego. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj były jakieś kłopoty, dlatego że historycznie to zawsze wskazywanie w Platformie, wskazywanie kandydatów na prezydentów, to była kwestia odpowiedzialności lokalnych struktur. To struktury muszą zastanowić się, kto kogo chcą popierać, to struktury też biorą odpowiedzialność za to, że będą takiego kandydata wspierać. Czyli to w będzie formalność, jeżeli chodzi o decyzję władz partii, tak? Tak, podejrzewam, aczkolwiek to jest tak, że my startujemy w koalicji z Nowoczesną jako Koalicja Obywatelska do sejmików. W Katowicach staramy się tą koalicję jeszcze poszerzyć o Lewicę. Jeszcze w związku z tym ważny też jest proces decyzyjny u naszych koalicjantów. A, to z tym raczej nie macie problemu. Nowoczesna się często ostatnio dowiaduje z gazet, kogo powinna poprzeć. My kilka razy dowiedzieliśmy się z gazet wcześniej, kogo wskazuje Nowoczesna. Natomiast w wielu miastach dochodzi do bardzo konstruktywnej współpracy, na przykład w Warszawie. Rafał Trzaskowski jest naszym kandydatem na prezydenta. W Warszawie, gdzie jeszcze? Rafał Trzaskowski jest naszym kandydatem na prezydenta, natomiast pan Rabiej jest kandydatem na wiceprezydenta. A oprócz Warszawy? W Poznaniu. Panie pośle, pan popiera tę kandydaturę, myślę o Jarosławie Makowskim. Pan uważa, że to będzie dobry kandydat na prezydenta? Jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich w Katowicach, to dłuższego czasu wszyscy uważają, że no nikt nie ma szans z tym układem rządzącym, czyli najpierw z Uszokiem, później z Krupą. Natomiast ja panu przypomnę taką opowieść o Dawidzie Goliacie. Tam też na Goliata raczej wszyscy stawiali. Nikt nie dawał większych szans Dawidowi, a Dawidowi się jednak udało. Panie pośle, tylko że Dawid rzucał kamieniami, a wy ptysiami na razie próbujecie obrzucać. Ja znam kilka takich przypadków. Ptysiami z kremem. Ja znam kilka takich przypadków nawet na Śląsku, gdzie kandydatu na prezydentów nie dawano większych szans, a jednak okazywało się, że wygrywali. Czyli odwołuje się pan do cudów? Nie, to nie jest kwestia cudu, to jest kwestia też doświadczenia. No, proszę zobaczyć Chorzów, gdzie nikt kiedyś nie dawał szans w wyborach Andrzejowi Kotali, natomiast ostatecznie wygrał z Markiem Koplem, co wydawało się kompletnie niemożliwe jeszcze dzień przed wyborami, a jednak. I Andrzej Kotala bardzo dobrze zarządza Chorzowem. A co jest nie tak z Platformą Obywatelską, że co 4 lata wasi kandydaci właściwie mają właśnie takie szanse w starciu, najpierw czy kiedyś z Uszokiem, dzisiaj z Krupą, takie szanse mniej więcej, że no, trzeba się odwoływać do Dawida i Goliata, trzeba myśleć, o może się zdarzy kolejny cud. Co jest nie tak z wami? Nie sądzę, żeby można było coś takiego powiedzieć.
proszę zwrócić uwagę na to, że w ostatnich wyborach wystawiliśmy Arkadiusza Godlewskiego, natomiast Arkadiusz Godlewski w 2010 roku miał bardzo przyzwoity wynik, 37%, tam niewiele brakło i nie doszło w ogóle do drugiej tury. To są wyniki naprawdę bardzo, bardzo dobre. W związku z tym takich polityków, moim zdaniem, rozpoznawalnych w terenie mamy i spokojnie mogliśmy takich ludzi wystawiać w wyborach. Zresztą, co pokazują też ostatnie wyniki wyborcze w wyborach samorządowych, no, proszę zwrócić uwagę na administracyjną mapę kraju. To zaraz Sosnowiec, o tym porozmawiamy. Wygrana Platformy. Panie Boże, Marek Wójcik, poseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Na moment przerwę, za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Piekary.